Ważne jest, żeby tego dzisiejszego hasła, które brzmi drugie życie, nie mylić z podwójnym życiem. Pomimo tego, że liczebnik jest ten sam, życie zostaje. Pierwsza deklaracja: nie prowadzę podwójnego życia. Mówię to szczególnie w sytuacji, w której prawdopodobnie ten wykład będzie oglądała moja żona. I nie jestem pewien po 25 października, czy na sali nie siedzi ktoś z CBA, więc deklaruję: nie prowadzę podwójnego życia. Ale drugie życie jest czymś, co stale towarzyszy jakby mojemu życiu, i tych żyć jest, powiedziałbym, więcej niż dwa. Jest w pewnym sensie nieskończona ilość. I to, co jest dosyć istotne, to to przede wszystkim, że obserwując, a to jest zajęcie, które z punktu widzenia jakby wykonywanej przeze mnie profesji jest czynnością w moim odczuciu najważniejszą, czyli obserwowanie, nie mylić z oglądaniem, podglądaniem. Obserwowanie to przede wszystkim forma jakichś reakcji, wyciągania wniosków. To, co określa naszą współczesność, to coraz częściej hasło, które ja przynajmniej nazywam nadestetyką, które głównie bazuje, też odnoszę się do pierwszego wykładu, no, tej przysłowiowej lalki Barbie. Coraz bardziej wypchani jesteśmy silikonowymi poduszkami, czy to na pośladkach, czy to na piersiach. Wydłużamy sobie wszystko, co się da wydłużyć. Kobiety rzęsy, mężczyźni rzęsy chyba. Ta postprodukcyjna, photoshopowa tendencja wygładza nam to wszystko, tak naprawdę zaciera ślady. I w pewnym sensie to jest to, z czym ja przynajmniej jako architekt poprzez tą obserwację żyję i próbuję w jakiś sposób jako projektant reagować na to. I nie wiem, czy tylko brnięcie tą nad estetyką poprawiania, która oczywiście jest jakąś formą reakcji, jest jedyną i właściwą drogą. Klopsztanga to właśnie ta forma reakcji. To oczywiście jakaś forma rehabilitacji przedmiotu, który nas kiedyś otaczał, w którym żyliśmy w pewnej symbiozie. Ja bardziej bym używał jakby wersji reinkarnacji. Większość projektów i przykładów, które dzisiaj Państwu pokażę, to bardziej myślę tutaj o tej formule reinkarnacji. Ona jest chyba trochę bardziej pojemna. Przedmiot, który nie funkcjonuje, który tak naprawdę w kontekście współczesnych wynalazków, przemysłu, designu nie pełni swojej podstawowej funkcji, znika z naszego krajobrazu polskiego. Dla mnie najważniejsze było to, że w tej obserwacji zauważyłem, że znika z naszego krajobrazu śląskiego, ale znikając znika również coś, co jest pewnego rodzaju wartością. Znika słowo klopsztanga, które jest tylko i wyłącznie charakterystyczne dla sytuacji Śląska. I tak jak znikają trzepaki w Krakowie, w Półtusku czy w Warszawie, tak klopsztangi, znikając ze śląskich podwórek koło Hasioków, znika wraz z nimi to słowo klopsztanga, które coraz rzadziej wymawiane jest przez moje dzieci, a prawdopodobnie przez ich dzieci nie będzie już w ogóle wymawiane. Stąd też inicjatywa klopsztangi nie była tylko i wyłącznie, albo przede wszystkim nie była pomysłem na jakąś próbę, nie wiem, takiego historycznego przypomnienia tego obiektu, ale raczej reakcją na to, czy on dalej ma szansę funkcjonować, czy jest szansa na jego drugie życie, na jego reinkarnację. I to pytanie jest bardzo otwarte. Myślę, że wszyscy, jak Państwo siedzicie na tej sali, w jakiś sposób reagowaliście na ten przedmiot, i to nie zawsze wiązało się z trzepaniem dywanów, ale to było miejsce, w którym prowadziliście często bujne życie towarzyskie. Myśmy takie klopsztangi ustawili, czekaliśmy, podobnie jak w tym wykładzie wcześniejszym, na reakcję ludzi. Było widać całkowitą spontaniczność. Była to szansa również na przetworzenie, przywrócenie słowa klopsztanga na nowo, jakby w tym słowniku zwrotów, które są coraz bardziej zapomniane. I otworzyliśmy stronę internetową tylko i wyłącznie po to, żeby sprawdzić jeszcze, czy Państwo, jako może designerzy współcześni, widzicie lub po prostu zwykli jego użytkownicy, dawni i obecnie, możecie znaleźć dla niego jakieś nowe zastosowanie. My w pracowni takich kilka zastosowań wybraliśmy, opisaliśmy je w sposób maksymalnie ogólny. Szukamy i czekamy na taką szansę, kiedy zamiast siedziska ustawimy klopsztangę, kiedy zamiast stojaka na rowery, moja broda, kiedy zamiast stojaka na rowery w kształcie lwa lub innego zwierzaka ustawimy klopsztangę i ona zacznie funkcjonować w całkowicie nowym środowisku i pozostanie z nią cały czas to słowo klopsztanga. Ta kwestia drugiego życia również nie jest często taka dosłowna i to drugie życie, jak wszyscy wiemy, prowadzimy w sposób całkowicie czasami niezależny od nas. Coraz rzadziej spotykamy się, coraz rzadziej mamy okazję na to, żeby być razem z sobą. Mówię to o relacjach rodzinnych, mówię to również o relacjach służbowych. Coraz mniej czasu mamy na wspólny posiłek. Najczęściej jest to często indywidualna sytuacja, w której ze swoim sandwiczem gdzieś albo przy komputerze, albo na schodach przed pracą, szkołą próbujemy dokonać tej takiej podstawowej czynności konsumpcyjnej. Naszą reakcją, która wynikała właśnie z tej obserwacji, jedną prawdopodobnie z wielu, był projekt MIN2, który właśnie miał rehabilitować i nie był rehabilitacją przedmiotu, chociaż ona się oczywiście odbiła, bo jest to nic innego jak stół, ale był rehabilitacją i próbą rehabilitacji przede wszystkim społecznej. Chodziło nam głównie o to, żeby stworzyć ramę, stworzyć pretekst do tego, żeby zostać z sobą na dłużej. MIN2 to stół, który jest w formie takiego kapsla, który nakłada się na kolana i który przede wszystkim nas wiąże, który nas zatrzymuje na określoną chwilę i nawet ta podstawowa czynność, czyli wyjście do toalety, musi być wspólnie uzgodniona, inaczej nie zadziała. Poddaliśmy to również takiej próbie, wystawiając to w 2005 roku na salonie Garibaldi, na stacjonę Garibaldi, na salonę mobile w Mediolanie. Zostawiliśmy ten przedmiot do różnego rodzaju interwencji. Wszyscy jakby rozpoznali w nim stół. Te reakcje były różne, funkcjonowanie tego przedmiotu było różne, bo często towarzyszyła temu jakaś dyskusja, często była to jakaś kawa położona na stoliku, ale jedno, co zostało i co było naszym takim drobnym sukcesem, to to, że oni przez te 5-10 minut byli razem, musieli zostać razem. MIN2 to oczywiście wersja minimum, można ten stół poprzez poszerzanie średnicy rozszerzać i łączyć więcej osób. O dziwo nie znaleźliśmy inwestora, który na przykład byłby w stanie w oparciu o ten przedmiot zbudować historię swojego baru i powiedzieć: musicie być we dwójkę albo znajdź sobie przyjaciela, przyjaciółkę, przyjdziesz i siądziesz tylko wtedy, kiedy będzie nas dwójka. Tych przedmiotów, którym staramy się osobiście albo w pracowni nadawać drugie życie, jest bardzo wiele. One wyskakują z różnych skal. Typowa berda, która dla swoich potrzeb przekształcona jest na przedmiot troszeczkę szerszy, która zyskuje jakby nowe życie, poszerza swoją formułę, poszerza swój program. To jest jakaś jedna z reakcji, którą udało nam się przeprowadzić. Garaż, który kiedyś kupiłem w Bytomiu, który jest niczym innym jak takim prostym przedmiotem czy obiektem, koło którego wiele ludzi przechodziło, nigdy nikt w nim nie widział potencjału. Wydawało mi się, że jest szansą na to, żeby tchnąć w niego jakąś reinkarnację. Organizujemy tam od czasu do czasu różnego rodzaju kolacje. Jedynym elementem, który o tym świadczy, który wychodzi na zewnątrz z sygnałem, tu jest kolacja, jest pewnego rodzaju interwencja artystyczna na bramie typowych drzwi garażowych. Takich imprez odbyło się w tej chwili 2. To jest impreza towarzysząca festiwalowi. Ale mówienie o zmianie, o drugim życiu niekoniecznie musi dotyczyć przedmiotów, które umarły, które umierają, tak jak klopsztanga. Myślę o przedmiotach, których nie widzimy, którym można zbudować nowy sens, nowe relacje, wciągnąć go w relacje bardziej widoczne. Takim jest przedmiotem, którym zaczęliśmy się zajmować, była kształtka, która kryje się za ścianą kartonowo-gipsową, która buduje ściany, która buduje i wykańcza sufity i w sposób totalny potraktowana przez nas zespół stanowiła jakąś formę na wykończenie wnętrza, zarówno w kontekście ściany, ale i sufitu. Tworzy przy okazji i ingeruje, czy współgra ze światłem, które jest sterowane, które zmienia swoje barwy, tworząc różnego rodzaju scenariusze, czy klimaty, które dla wnętrza są ważne. Dom również może wyglądać inaczej, dom również może mieć drugie życie. Przejdę szybko, to jest mój dom, mojej rodziny. Tak wyglądał kiedyś, stopniowo przekształcany. Nie musiał być wyczyszczony z krajobrazu Śląska. Bytomia stał się naszą siedzibą, naszym domem. I tutaj specjalnie nie chciałbym w kontekście tego dzisiejszego spotkania o nim zbyt dużo mówić. Bardziej chciałem pokazać, że to nie jest historia, która się zakończyła. Ta historia dalej żyje. To drugie życie mojego ogrodu, drugie życie sprowokowało mnie do tego, że chodzenie 8 metrów w dół kilka razy po to, żeby napić się kawy i zostać w ogródku razem z dzieciakami, sprowokował mnie do tego, żeby jednak znaleźć rozwiązanie, które będzie bardziej wygodne. Stąd też ustawiłem kontener, który przekształciłem tak naprawdę w taką letnią kuchnię, z której korzystamy wspólnie z całością. Ten mój dom widać gdzieś za tym ogrodzeniem, coraz bardziej typowym dla polskich ogrodzeń. Nie wiem, czy to jest forma jakiegoś wybitnego regionalizmu, ale moją reakcją na to była reakcja znowu, która mieści się w kontekście drugiego życia. Zacząłem się zastanawiać, czy jest przedmiot, którym mógłbym nadać, tak jak profilowi do kartonogipsu, nadać drugie życie i czy w oparciu o ten profil mógłbym, czy o ten przedmiot mógłbym rozwiązać problem mojego własnego ogrodzenia i w jakiś sposób zareagować na to, co poniekąd również otacza moją przestrzeń życiową. I znalazłem taki przedmiot, to jest nic innego jak koryto kablowe, które najczęściej w garażach podziemnych prowadzi instalację elektryczną, odpowiednio sformatowany, odpowiednio potraktowany kolorem, który powoduje, że traci troszeczkę swój taki widoczny efekt koryta kablowego. Wybudowałem własne ogrodzenie. W tej chwili razem z pracownią idziemy jeszcze większą skalę. Budujemy budynek biurowy w Łodzi, którego fasada będzie zbudowana właśnie w oparciu o ten element powtarzalny, ale któremu nadaliśmy trochę nowego życia. Skala dużo większa to są obiekty, których obumieranie staje się problemem nie tylko i wyłącznie danej działki, danego obiektu, ale staje się problemem społecznym. De facto decyduje o tym, że ta kwestia obumierania widoczna jest w mieście. Takim przykładem jest szyb Krystyna w Bytomiu, który wygraliśmy konkurs, który był reakcją czy odpowiedzią na program i formułę konkursu, którą otworzył dla nas inwestor. Myśmy jakąś odpowiedź dali, staraliśmy się pokazać, że nie zacierając ducha tego obiektu, możemy mu dać nowe życie, możemy tchnąć w to jakąś formę reinkarnacji. Mój Bytom, mój ukochany Bytom, inna reakcja na wieżę wodną i to reakcja, która wyzwolona została przez sygnał o jej możliwym wyburzeniu. To jest ta wieża, która znajduje się w prawym górnym rogu. To jest moja dzielnica. Nikt nas nie prosił o wystąpienie z projektem, to była nasza właśnie reakcja na to, czy jest szansa na to, żeby powstrzymać wyburzenie tego typu obiektu. Wszyscy wiemy, żeby tego typu obiekt utrzymać w krajobrazie miasta, trzeba albo pieniędzy, albo przede wszystkim trzeba pomysłu. Tak jak dobrą Skodę na giełdzie, żeby sprzedać, trzeba ją najpierw często umyć, oczyścić, a najczęściej jeszcze zatankować do pełna, żeby podwoić jej wartość. Tak, przepraszam wszystkich, którzy jeżdżą schodami. Tak w przypadku wieży ciśnień trzeba było pokazać jej potencjał, trzeba było pokazać ją w trochę innym kontekście. Nie kontekście ruiny i problemu, ale kontekście nowego obiektu, który poprzez swój charakter przemysłowy dalej może pełnić funkcję przemysłową, ale w zdecydowanie jakby innej konfiguracji. Myślę tutaj o przemyśle bardziej IT, który wypełni tą przestrzeń pierścienia, który przede wszystkim dysponuje wspaniałym potencjałem nośnym, który gwarantuje odpowiedni chłód, który nie przeszkadza lokalnym mieszkańcom, którzy prawdopodobnie zareagowaliby negatywnie na klub nocny w tym miejscu. Wydawało nam się, że to jest jakaś odpowiedź i nasza forma reakcji na to, co się dzieje we współczesnym śląskim, bytomskim życiu. Nie wiem, jak się ten projekt obroni. Na chwilę obecną wieża stoi i to jest taki nasz mały sukces. I rzecz taka chyba najbardziej osobista to każdy z nas prawdopodobnie żyje wieloma życiami, tak? Każdy z nas próbuje poprawiać. Ja nie jestem Bogiem, jestem raczej Frankensteinem i tu nie chodzi o kwestię mojego wyglądu, bo bardziej wilkołaka przypominam. Natomiast chodzi głównie o to, żebyśmy sobie właśnie potrafili pomóc. Żebyśmy potrafili być lepszymi, zdrowszymi, czy potrafili również inspirować ludzi do różnych rzeczy. I moja zabawa z triatlonem to jest pewnego rodzaju reakcja człowieka zapracowanego, reakcja pracoholika na to, co może ze swoim życiem zrobić. I oczywiście jest to jakaś formuła zmagania się z samym sobą, to jest ciągle ciągły strach, niepokój, start. Nigdy w zawodach nie jest czymś lekkim i frywolnym. Ważniejsze w przypadku mojej osoby jest raczej zabawa tym sportem na co dzień. On pozwolił mi się bardzo mocno uporządkować. Pomimo tego, że mam bardzo dużo zajęć, to zawsze znajduję czas na to, żeby ten trening albo rano, albo wieczorem, czy w nocy przeprowadzić. W sezonie startowym tych treningów muszę zrobić codziennie po 2, więc wydawało mi się na początku, kiedy zacząłem się zastanawiać nad możliwością prowadzenia tego sportu, że jest to niemożliwe, że jest to wbrew jakby pewnym możliwościom. Okazuje się, że to nie jest prawda i to jest taki sygnał, który chciałbym puścić też w świat. Ten sport daje nam szansę na to, że ten i każdy inny, żebyśmy się rzeczywiście mogli w jakiś sposób na nowo sformatować. Dla mnie jest to również przygoda osobista. Wyprawa na triatlon, zrobienie Ironmana to około 11 godzin samotnej walki, walki z sobą. Oczywiście to jest taki typowy, może i banał, trywialna odpowiedź, ale to jest moment, w którym w tych 5 godzinach jazdy na rowerze najczęściej modlę się, myślę o pracy, myślę o tym, jakie płyny muszę przyjąć i w jakich odstępach czasu, żeby dojechać do maratonu. Ale to jest też moment, w którym myślę o moich bliskich. To jest, tak jak powiedziałem, jakaś forma modlitwy i to jest w moim przypadku również ucieczka. To jest ucieczka przed problemami, kiedy wśród moich najbliższych osób pojawił się ten sam problem, co u przedmówcy. To była po pierwsze reakcja taka, ja muszę głowę odciążyć, ja muszę uciec, ja nie mogę sobie z tym poradzić, bo chyba rzeczą najtrudniejszą w każdym życiu jest podejmowanie decyzji i brak możliwości reakcji, brak możliwości zadziałania, spowodowanie, że coś się zmieni. Panu się to udaje. Ja stojąc w kolejce w Centrum Onkologii, patrząc na moich kolegów, koleżanki, dzieci, dorosłych, widzę zwykłych ludzi z ich zwykłymi problemami i rzeczą, która dla mnie w przypadku startu w triatlonie jest najważniejszą i to, że Państwo od czasu do czasu widzicie to na Facebooku, zdjęcie moje z medalem, to nie jest jakaś forma narcyzmu, ale jest moją reakcją i próbą zapłodnienia wszystkich tych, których wydaje się, że się czegoś nie da zrobić, że coś jest niemożliwe, że przejście przez chorobę, czasami tak trudną, czasami bez perspektywy wyjścia jest rzeczą, której należy się przeciwstawić. Tak samo ja kilka lat temu nigdy bym nie pomyślał o przebiegnięciu Ironmana kilka razy. Nigdy bym nie pomyślał, że jest to możliwe. Nikt z moich przyjaciół, moich bliskich prawdopodobnie nie pomyślałby dokładnie tak samo. Raczej klupaliby się po głowie. To się udało i to jest pewien proces. I to jest rzecz, na której mi najbardziej zależy. I bardzo dziękuję.